Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek Super Danganronpa Another 2. Witam was serdecznie. Moi drodzy, jesteśmy w czwartym rozdziale, jesteśmy zamknięci w wieży Babel. Teruja nami rządzi, pomiata i daje nam tylko jeść i pić i tyle. Samemu szukając jakichś wskazówek, próbując skontaktować się z Fundacją Cicerani. Czy mu się uda? Wątpię. Tak czy siak jesteśmy w sytuacji dosyć kiepskiej. Jak coś się dalej potoczy, zobaczymy. Przed chwilą Teruja nam przyniósł jedzenie. No i ja przed rozpoczęciem odcinka gorąco zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz komentarza, a ja przechodzę do działania. O, to po prostu chodzi o to, że byłem przygotowany, żeby powiedzieć coś do Teruji, kiedy on tutaj wszedł. Ale on działał znacznie bardziej roztropnie niż myślałem. I zacząłem myśleć, że może on nie robi teraz jakiegoś szalonego powodu. Tak. I on podrzucił całe to jedzenie i przyniósł nam te paczki ocieplające i... I to całkowicie mnie wybiło z równowagi. Nie macie przed czym się tłumaczyć. Yuki po prostu dostał jakiegoś, powiedzmy, dosyć niepewnego stanu swojej psychiki. Do wszystkich się rzuca, sam mało robi, więc nie macie się czym przejmować, moim zdaniem. Ale kurczę, powiem wam, że... No nie wiem, jaki jest ich drogący plan? Teruja ich zamknął, no jest pewny swojego. Wątpię, żeby go przekonali czymkolwiek. Chyba, żeby mu sprzedali jakąś informację, ale wtedy Nikkei idzie do odstrzału. Albo coś inne. I co z tego? Wciąż nas tutaj uwięził. Więc mówisz, że będziesz żył tutaj przez resztę życia, brachu? Nie to chciałem nie to sugerowałem. No, przestańcie się kłócić i zjedzmy coś. Chyba nie myślisz o proteście poprzez głodówkę, co Yuki? Tak. Musimy mieć siłę. Nieważne, czy żeby uciec, czy żeby zbadać to miejsce. Yuki, już głodówka była rozdział w tym samym rozdziale, tylko w innej grze, więc ogarnij się. Na końcu spędziliśmy resztę tego dnia uwięzieni w pokoju w świetlicy. Na koniec nie potrafiłam wybrać strony. Chociaż rozumiałam, że Yuki chce uciec z tego miejsca tak szybko, jak to jest możliwe. To są też ci, którzy chcą czekać i zobaczyć, co się stanie. Ale zacząłem też rozumieć Teruję i jego motywację. Może on ma rację, Nikkei powiedział nam wiele rzeczy, ale patrząc na rezultaty, wciąż nie mamy wskazówek. Chociaż byliśmy zmotywowani do śledztwa, dużo rzeczy się działo i możliwość kolejnego morderstwa, zanim coś znajdziemy, była absolutnie możliwa. W ogóle ja trochę patrzyłem na komentarze, trochę z wami pogadałem, podyskutowałem pod ostatnimi odcinkami. Że one są jeszcze trochę do tyłu. No i wspólnie myślę, że dochodzimy do podobnego wniosku, że ta wieża wcale może nie pochodzić od kogoś dobrego. Bardzo możliwe, że pochodzi w ogóle od Mikado. A jeżeli nawet pochodzi od kogoś dobrego, to ciężko powiedzieć od kogo do końca. Jest bardzo dużo teorii, bardzo dużo punktów zaczepienia i nie wiadomo, za co się do końca złapać. Dlatego jestem bardzo ciekawy tego motywu. W ogóle bardzo mi się podoba ten rozdział, póki co jest moim zdaniem najlepszym rozdziałem tej gry. Wiem, że będzie sporo kłótni odnośnie trzeciego rozdziału, ale trzeci rozdział nie do końca trafił we mnie. Był bardzo spoko, był nawet, powiedziałbym, bardzo dobry, ale to nie był do końca rozdział w moim stylu. Ten rozdział zdecydowanie wygląda na rozdział w moim stylu, więc zobaczmy. Pod tym względem metoda Teruji, chociaż głupia i szalona, była zdecydowanie najbezpieczniejszą opcją. No Teruja, to było uczone od Srudiego. Potem jak zjedliśmy, przeszukałam pomieszczenie jeszcze trochę, a nic nowego się nie znalazło. Wtedy, gdy nadeszła północ, też zasugerował, że powinniśmy się przespać. Chociaż nie było wszystkich zasad i monosowy, to nie musieliśmy spać podczas ciszy nocnej. Ale skoro wszyscy byli tacy zmęczeni, zgodziliśmy się, że czas do łóżka. Czy oni śpią na ławkach? Czy Shinji śpi z Yukim? Cóż, jest trochę wcześniej. Czy Yoruko z nami śpi, proszę? Niż wcześniej, ale powinniśmy się przespać. Możemy jeszcze coś zerknąć tutaj, co się dzieje? To jest spanko? Okej, chłopaki. Jeżeli spróbujecie do mnie podejść, to jesteście martwi. Chociaż przemoc jest dozwolona. Teraz ci przemoc jest dozwolona, dlaczego bym nie miała sprawy swojego sekretnego 108-uderzeniowego kombosa, jeżeli coś podejdzie? Nie martwcie się! Nie podejdzie nawet na milimetr! Śpijcie dobrze!
kurczę, nie zdążyłem zapisać. Chociaż pokój był mały, mogliśmy sprawić, żeby chłopaki spały razem, a dziewczyny razem. Więc zdecydowaliśmy się spać w osobnych grupach. A my dziewczyny zdecydowaliśmy się użyć długich krzeseł i chłopcy spali na stołach. I tak kończyła się nasza pierwsza noc w wieży. Teraz sama pierwsza noc, w której spaliśmy gdziekolwiek, poza monostatkiem. Wiecie co mnie zastanawia? Rozumiem, że wiadomość o tym, że teoretycznie wszyscy żyją poza symulacją, ich jakby pocieszyła. Ale naprawdę nie czuję takiego przygnębienia, że tak naprawdę jakby patrzy są zaledwie awatarami? Jakimiś zbiorami pikseli, które poruszają się po wirtualnym świecie? Było dużo momentów w tej grze, kiedy postacie łapały jakiegoś totalnego doła, albo się załamywały przez jakieś totalne pierdoły. A teraz, no nie wiem, dla mnie, jakbym usłyszał, że jestem awatarem i że to wszystko to jest jakaś wielka symulacja, no to przyznam wam szczerze, że kryzys egzystencjalny by wjechał na całego. Wjechałby po prostu jak straż pożarna w Celestie. Tak by wjechał we mnie. Dziwi mnie to, że nic się tym nie załamał, tylko Yuki jest Yukim. Dobranoc, Sora. Nie wierzysz, jak bardzo zmęczona teraz jestem. Dzisiaj działo się tak dużo, że... Ona już zasnęła. Nie powiem, żeby to było najlepsze łóżko, w jakim spała. Mam myśli... Jest takie twarde i... Nieporęczne. Może użyjemy książek jako poduszek i kocy? Z czego się śmiejesz? Cóż, zawsze spałam sama, ponieważ takie były zasady, prawda? A spanie razem wydaje się przypominać imprezę piżamową albo wycieczkę szkolną, taką prawdziwą. Nie, że miałem wspomnienia z takich wycieczek. A, szkoda, że to jest zabójcza szkolna wycieczka. Więc co sądzisz, Ruko? Myślisz, że jestem niedelikatna, biorąc pod uwagę, że jesteśmy tutaj uwięzieni? Przepraszam, jeżeli jestem jakaś niedelikatna, że nie zwracam uwagi na potrzeby ludzi, ale czy chciałbyś trochę nocnie pogadać? Co? Ale... Nie mówię, że ciebie nie lubię, ale... Nie mam nic do powiedzenia. Ale się zarumieniła. Rurko, podejdź bliżej, nie słyszę cię dobrze. Sora? Arcik! Dobrze. Co? Dlaczego mnie uderzacie? Dlaczego tu jesteś? Czyli mówiłam ci, że źle skończysz, jeżeli tutaj podejdziesz? Więc wybrałeś śmierć. So you've chosen death. Nie, poczekajcie! Próbowałem... wziąć notatkę, którą zostawiłem tutaj podczas śledztwa. Na krześle. To nie jest wymówka. Zginiesz dzisiaj w nocy. Zamkniecie się? Ojej! Yuki Maruda, przestań! Przestań psuć atmosferę! Co? Myślicie, że jesteście na pikniku? Jesteśmy tutaj uwięzieni, na miłość boską. To jest właśnie ta szala. To szala, którą znamy z tej serii, czy z jedynki, czy z dwójki, aż za dobrze. Postacie? To jest... Czekajcie, jakby to wam pokazać. Może mój palec będzie wyznacznikiem. To jest cała skala, prawda? Tutaj jest szczyt, tutaj jest dno. I postacie w SDR nie wiedzą, co się dzieje na tym obszarze. Ten obszar jest ziemią niczyją, jest pustką i jest całkowitą otchłanią, której nikt jeszcze nie zbadał. Bo postacie wszystkie są tutaj, skołowane, albo tutaj. A jeżeli jakaś postać już przychodzi z tego punktu na ten, to nie idzie sobie tep, to sobie robi coś takiego. Nic pomiędzy. Absolutnie. Umarłybyście, gdybyście zachowały się trochę bardziej wyrozumiale? Przepraszamy. I co, ja jestem teraz tym poważnym? Co to, jakiś żart dla was? Co ty robisz, brachu? Czy to nie ty powinieneś ogarniać ludzi? Yuki, przestań i... Przestań zmęczyć i iść do spania. Musisz się uspokoić. Niczego nie osiągniesz, będąc złym na wszystkich. Bycie pozytywnym jak Sora jest znacznie lepszą alternatywą, gwarantuję ci to. Ha, rozumiem. Cóż, przepraszam, że jestem totalnym dupkiem. Przepraszam, że rujnuję wasze cenne momenty.
Nie, to my się trochę podekscytowałyśmy bez powodu. Przepraszam was wszystkich. Dobranoc. Ale z nas dobry zespół? To przez ciebie to się stało. Jak długo będziesz tutaj stał? Spływaj! O, przestań mnie bić! Przez to, że zasady zniknęły, to nie znaczy, że możesz robić co chcesz. Juruko, Nikkei, możecie iść spać? Czy możemy się wyspać? Nikkei, czy naprawdę chcesz z nami spać aż tak bardzo? Kto, ja? Nigdy! Spłoszył się. Coś się stało. O, przepraszam, Mirocha, obudziłam cię? Wracaj do spania, już, już. Dobra dziewczynka, dobra dziewczynka. Mirocha w ogóle była najbardziej chyba rozklepana ze wszystkich emocjonalnie i sobie zasnęła jako pierwsza, to też dobra sprawa, ona musiała być wyczerpana w takim wypadku. Nie czujesz, że zachowujemy się jak takie stare małżeństwo? Ale jestem zmęczona, dobranoc, Sora. Arcik? Arcik? To był nasz pierwszy dzień, kiedy zostaliśmy uwięzieni w wieży przez Teruję. Mam nadzieję, że Teruję się tam uwięzi na jakieś 3 miesiące. Chciałbym zobaczyć takie wykończenie już w pewnym momencie. Do tego momentu wszyscy wydawali się być... wydawali się chcieć trochę przestrzeni. Niektórzy ludzie nawet zgadzali się z tym, co ty powiedział Teruję. Byliśmy zmęczeni zabójczą grą. Ale nie zdaliśmy sobie sprawy, jak bolesne to by było, żeby zostać w tej wieży. Up. Sora, budź się! Sora, pobudka! Jestem ciekawy, czy coś karmi Mikado. Sora, wszystko gra? Ktoś nie ma? Nie wszyscy są. Przez moment nie zdam sobie sprawy, gdzie jestem i co robię. Pierwszą rzeczą, która do mnie dotarła, kiedy się obudziłam, był ból. Ból od zimna. Byłam zdrętwiała na całym moim ciele, a moje oczy były wręcz przymrożone. O mój Boże. Joruko, szybko, chodź paki. Dzięki. Sora, odżyj tym ciało. Brrr. Czujesz się lepiej? Joruko, co się dzieje? Dlaczego zrobiłeś tak zimno? Nie wiem. Zdaliśmy sobie sprawę po tym, jak się obudziliśmy. Ale wygląda to, że temperatura spadła bardzo mocno w porównaniu z wczoraj. Kto by pomyślał, że będzie tak zimno w środku wieży? Gdyby Teruję nie przyniósł nam ocieplaczy wczoraj, to byłoby już po nas. Ociepliłam swoje ciało ocieplaczem, który Juruko mi dała, a kiedy się rozejrzałam, dowiedziałam się, że wszyscy robią to samo. A co z Mikado? Przecież on jest nagi prawie. Jasne, wieża nie była ciepła, nawet na początku. I nie mieliśmy żadnych kaloryferów czy innych odżywaczy. Ale nie było tak zimno wczoraj. Nawet biorąc pod uwagę, że się dopiero obudziliśmy, to było zbyt zimne. Jakby ktoś celowo zmienił ustawienia i obniżył temperaturę. Czy to Teruję? To serio jest duży problem. Wczoraj było spoko, a jeżeli będzie dalej tak zimno, nie wytrwamy zbyt długo. Powinniśmy powiedzieć Teruję, żeby przyniósł nam pozostałe ocieplacze. Kiedy następnym razem nas odwiedzi. Skontaktowałam się już z nim przez handbooka, że jeżeli przyniesie nam śniadanie, powinien przynieść nam też dużo ocieplaczy. Ale mamy teraz znacznie poważniejszy problem. Znacznie poważniejszy niż to? Brachu, ja już się wytrzymam! Poczekaj! Nie możesz wybuchać przed wszystkimi. Zapytam Teruję, kiedy się pojawi. Więc wytrzymaj jeszcze trochę. Toaleta? Co z nim jest? Chyba o tym nie pomyśleliśmy, bo pojawiliśmy się tutaj wczoraj. Ale nie ma tej toalety. Co? Boże, Yuki zabije kogoś, bo mu się nie chciał kupę, zobaczycie. Mam na myśli... To chyba było oczywiste, ale... Nie zdałem sobie z tego sprawy. Aż do momentu, kiedy zostaliśmy uwięzieni. Ja bardzo lubię sobie ulżyć pierwszą rzeczą z rana. Spróbuję się wytrzymać. I nie powiem, żebym jakoś świetnie sobie z tym radziła. Boże święty, jestem takim ogromnym fanem najprostszych takich motywów, które pchają do zabójstwa. Danganronpa II. Głód w winogronowo-truskawkowym domku. Tutaj
w poprzednim, jakby w poprzedniej części głód w sali balowej. Teraz zimno i potrzeby fizjologiczne. Ciekawy jestem, czy to jest plan Terui, czy on wejdzie, zacznie machać pistoletem i pokazywać, że słuchajcie, gadajcie, to jest Voidem, albo posracie się i zamarzniecie? Czy może jednak jest, coś się z Teruią stało? I teraz jeszcze to z Yukim. Dzień dobry, Nikkei. O, dzień dobry. Chociaż nie nazywałbym to dobrym w żadnym tego słowa znaczeniu. Wczoraj sobie chyba daliśmy siana, myśląc, że będziemy mogli też żyć. Znaczy, dziwne zdanie. Aha, okej. Nie pomyślałem... Nie chciałem też tutaj zginąć i właściwie pomyślałem, że byłoby spoko, gdybyśmy tutaj żyli w spokoju, ale... Jeżeli mam być szczera, to przez moją głowę też przyszła ta myśl. Ale teraz patrząc na to, zaczynam widzieć problemy. Możemy zamarznąć na śmierć, nie możemy się umyć, ani skorzystać z toalety. Zaraz będzie czas, zasiadajmy, steruję, powinien być tutaj w każdej chwili. Powinniśmy przejść od razu do faktu i wytłumaczyć naszą sytuację i poprosić go, żeby nas stąd wypuścił. O! Idzie Teruja, dobra, trochę spokoju. O wilku mowa. O Boże święty, a co tutaj zimno? Dobrze spali? Ja sobie robisz? Jak mieliśmy dobrze spać w taką temperaturę? Serio? O co chodzi z tym zimnem? Ja nie jestem pewien, co z tą temperaturą. Wczoraj taka nie była. Na zewnątrz też się nienormalnie zimno robi. O, Yoruko. To są te odżywacze, które ty prosiła. Przyniosłem tyle, ile uniosłem. Może najpierw zjemy? Pan Wonder pomoże nam pokonać zimno. Tak się przynajmniej mówi. Wystarczy już. Ja nie chcę żadnego żarcia ani odżywaczy. Chcę wyjść. Nie ma tej toalety. Powinieneś mieć taką przynajmniej przyzwoitość, żeby dać nam sobie ulżyć. Jak normalnemu człowiekowi. O, toalety. Ja zapomniał. Może najpierw wy zjecie. Ja spróbuję znaleźć duże... jakieś wiadro, jakie duże, czy co? Wiadro? Jeden na jedynkę, a drugi na dwójkę. Powinien wystarczyć, co? Sześć? Nie, siedem ludzi będzie to używało. Więc znajdę jakieś ogromne. Wow, poczekaj, Teruja. Nie sądzisz, że to trochę... Nie przesada? Czuję się naruszony. Po prostu daj nam wyjść. Mamy tylko przerwy na toaletę. Dlaczego? Co wy zrobicie, kiedy wyjdziecie? Podejrzewanie siebie nawzajem, tylko... żeby morderstwo w końcu się stało, a potem proces klasowy. Już to widzę. Naprawdę wy chcecie znowu powtórzyć tą samą historię? Myślicie, że wasze słowa mnie przekonają przez to, że... byłem trochę miły dla was? Cóż, szkoda. Nikt nie wyjdzie z tego pokoju. Wolałbym zginąć, niż być traktowany tak okropnie. Wypuszczaj! Wolałbyś zginąć? Ty poważny jest, czy się z głową na mózg zamienił? Co? Yuki? Sora? Wszystko gra, Yuki? Czy to byłam ja? Czy on wyglądał... Czy Teruja wyglądał, jakby naprawdę chciał postrzelić Yukiego? Miałem to przeczucie. To przeczucie, jakby ktoś miał morderczą intencję. Yuki? Ha? Czy ona go automatycznie zasłoniła, tak samo jak w przypadku Shobaya? Coś się stało. Yuki, ty nie... Nie... To jest... Zesrał się w galoty? Ja wiem, że to jest bolesne. Jak mówiłem wam, to jest jedyny sposób. Ja wtedy samego doświadczył, co wy. Jeżeli ma być cztery, to tutaj macie dużo lepiej niż ja miałem. Ja spróbuję wszystko zrobić, żeby było wam najwygodniej, jak tylko może być, więc zostańcie tutaj. Nie komplikujcie rzeczy bardziej, niż są już skomplikowane. Powiem wam tak. Jak patrzę na ten rozdział, to zacząłem coraz mniejsze mieć pojęcie, kto tu jest ginie. W sensie dalej trzymam swoje typy,
które są, aż zobaczę sobie, czy ja tam coś zmieniałem jeszcze, czy ja nie zmieniałem, bo już też się w tym mieszam często i gęsto. Ja mam teraz wytypowane ofiarę Nikkei Teruya, mordercy Nikkei Shinji. Ale widzę kompletnie śmierć Yukiego w tym rozdziale, wiem, że on jest ważny fabularnie. Jedyna osoba, która według mnie absolutnie nie zginie, znaczy dwie osoby takie są, trzy. Moim zdaniem na pewno nie zginie Sora, na pewno nie zginie Mikado i na pewno nie zginie Yoruko. I zostało sześć osób zostaje, i Shobai nie zginie na pewno. Czyli zostaje Nikkei, zostaje Teruya, zostaje Yuki, zostaje Shinji i zostaje Iroha. Ta piątka, teraz już myślę, że każdy może zginąć. Jego wola walki była zbyt silna, żeby ją złamać. Jeżeli moglibyśmy użyć siły, żeby stąd wyjść, to może byśmy jakoś to rozwiązali, ale Teruya miał broń. Dosłowny symbol przemocy w wielu dłoniach. Ta broń reprezentowała moc pośród nas. I nie było nikogo, kto mu się przeciwstawić. Sora, Yuki, wszystko gra? Tak, wszystko w porządku u mnie, ale... Yuki! Sora, ja się tym zajmę. Chodź tutaj, Yuki. Dobra, to jest trochę już przesadne. Nie wiem, czy dłużej wytrzymam. Naprawdę, jest już niebezpiecznie. Teruya powiedział, że coś przyniesie, więc wytrzymajcie. Serio? Robi to tutaj, przed wszystkimi? A co z zapachem i z dźwiękiem? Myślisz, że to nie wiemy? Nie mamy wyboru. O, przepraszam za krzyki. A Tartuguer Teruya ma broń. Nic nie zrobimy. Cóż, słyszeliście ją. Ona jest całkowicie poważna teraz. On jest teraz całkowicie poważny. Przepraszam, on mówi o Teruya, nie o Yoruko. Jeżeli mu się przeciwstawimy, on nas pozabija. Z procesem czy bez? Co możemy zrobić z tą sytuacją? Nie mogliśmy kłócić się z Teruyą, kiedy miał przy sobie broń. Kiedy się pomyliliśmy? Czy powinniśmy przeskrutować dane z Teruyą wcześniej? To co wiemy? Czy powinniśmy byli nie wchodzić do wieży? Poza płaczem Yukiego, w pokoju była cisza. W świetlicy była cisza. O! A ten co, śmieje się? Ten gnojek! Całkowicie o nim zapomnieliśmy. Wciąż się obudził. A, bo on był nieprzytomny. On drży jak szalony. Cóż, podejrzewam, że miałbym podobnie, gdybym nosiła tylko bieliznę. W tych warunkach. Nie stójcie tak. Dajcie mi coś do nałożenia. On prosi o pomoc? Zamknij się! Mam nadzieję, że zamarzisz na śmierć! Nikkei, daj mu mocie placze. Co? Serio? Jemu ze wszystkich ludzi? Jeżeli on zginie, to będzie cochnęło tutaj z włókami rozkładającymi się. Jak możesz? A poza tym, prawdopodobnie on zna powód, dla którego zrobił się nagle chłodniej. A, skoro tak mówisz? Cóż, to prawda, ale to strata, to straszna strata, że musimy używać ich na nim. O Boże. O, znacznie lepiej. Wiedziałam, że mogę na was liczyć. No i... A, przepraszam? Co jest z tą dziwną pogodą? Gdybym wiedział, nie drżałbym teraz zimna. A dlaczego mnie tak bijecie? Czy nie zostałem już uderzony wystarczającą ilość razy? Coś w tobie po prostu wkurza. Ale co teraz? Nawet jeżeli zajmiemy się naszymi sprawami używając... Załatwimy się do miejsca czy do jakichś z banków, które przynieść Teruya. Co z myciem się? Moje włosy będą śmierdziały, jeżeli ich dzisiaj nie umyję. Weź się w garść, co? Mamy wszyscy te same problemy. Mamy trzy rozwiązania. Pierwsze, znaleźć wskazówkę w tym pokoju, żeby uciec z tego miejsca. Drugie, Teruya kontaktuje się z ludźmi z zewnątrz i uciekamy razem. Trzecie, walczymy i wygrywamy przeciwko Teruyi, ryzykując, że ktoś zostanie skrzywdzony. One wydają się być dosyć nierealistyczne, co? Ale czy numer jeden nie jest naszą najlepszą opcją? Nie możemy to zdecydować sami. Po tym jak Yuki zajmie się sobą, pogadajmy o tym ze wszystkimi. Czy Teruya poszedł do...
pojechał po tą miskę na inną wyspę? Dlaczego mu to tak dużo zajmuje? Nie wytrzymam już. O. Znowu o wilku mowa. Hej, ludzie, Teruya powinien... jakby rozsupać ten pokój, kiedy... On musi zdjąć łańcuch, kiedy wchodzi do pokoju, racja? Czy nie możemy wtedy go po prostu minąć i pobiec? Kto chce się założyć, czy zostaniesz postrzelona, zanim zrobisz nawet krok za drzwi? To więc ty powinieneś być postrzelony. Jako karma za to, że już oszukiwałeś nas, że jesteś Voidem. Znaczy, oszukiwałeś nas jako Void. Bądź dobrą tarczą, mięsną tarczą dla nas. Oszalałaś? Panie Teruya, proszę. Ta rzecz, podaj ją. Mikado Sanoji! O Jezu. Ty cholero jedna! O, to był strasznie mocny strzał. Co? Dlaczego mnie uderzasz? Coś ty zrobił, ty mały! Ja nic nie zrobiłem. Dlaczego zawsze o wszystko obwiniacie mnie? Ty mi tu nie kłam! To kto inny mógł to zrobić? Ciekawe co zrobił. O, przestań, przestań! Nie mam pojęcia, o czym mówisz. O, nie przestanę! Nie aż mi nie odpowiesz! Coś ty narobił! O, Teruya, co się dzieje? Jest tak samo jak wtedy. Nie mogę na to pozwolić. A co jeżeli ty zostaniesz zabity? Co się dzieje, Teruya? Wytłumacz to nam. Jesteśmy uwięzieni w tej wieży. Nie gadaj, że Mikado zamknął... Jezu, nie gadaj. Może Shobai to zrobił. Co? Drzwi frontowe się nie otwierają. Ja ich nie zablokował, ani nic nie zrobił. Zamki i łańcuchy? Nie ma ich tam, a one wciąż się ruszają, te drzwi. Czekaj. Więc nawet ty nie możesz wyjść za wieżę? Chyba sobie jaja robisz, prawda? A co z miską? Ocieplaczami, miską, posiłkami, miską. Nie o to tutaj chodzi. Jeżeli wszyscy są uwięzieni... To dobrze być tobą, Teruya. To jest karma. Jaja sobie robisz? Mówisz, że wieża sama się zamknęła? Jeżeli wy myślicie, że ja was kłamię, to chodźcie równo wyjścia, zobaczcie to wszyscy. Coś wielkiego się stało. Niekontrolowane confinement? Confinement to nie jest jakieś zanieczyszczenie? Confinement? Uwięzienie, niekontrolowane uwięzienie przez kogoś, jak Teruya, ale tym razem prawdziwe. Czy my naprawdę utknęliśmy w tej ogromnej wieży na zawsze? Teruya, który chciał nas tutaj zamknąć, poprowadził nas do głównego korytarza. Panie drogi, ale się odwaliło, co? Naprawdę, to jak zbudowane tutaj w napięcie wszystko, jestem giga fanem. Nie ma szans. Poszliśmy za Teruyą z świetlicy do głównego korytarza, po tym jak spędziliśmy tam cały dzień. I frontowe drzwi były zamknięte tak, jak Teruya wytłumaczył. I to nie był ten sam zamek, który Teruya fizycznie położył w postaci łańcuchów wczoraj. To było dziwne uczucie, gdzie czuliśmy się, jakby to nie były drzwi. Ale zaledwie delikatny rysunek drzwi. Nieważne, jak próbowaliśmy je otwierać, czuliśmy, jakbyśmy pchali ścianę. To jest iluzja. Chwila, to nie było takie wczoraj. Już po nas. Jesteśmy tutaj uwięzieni na zawsze. Uwięzieni w świetlicy i teraz uwięzieni w tej całej wieży. Teruya, kiedy to się stało? Pewnie byś zauważył, biorąc pod uwagę, że często wychodzisz na zewnątrz. Dla nas. Ja nie wiem. Parę minut temu ja poszedł do tej drzwi po wasze śniadanie. A po naszej rozmowie w świetlicy, ja próbowałem wyjść i drzwi były właśnie takie. Ale to jest ironiczne do bólu po prostu. Rozumiecie, że Teruya chciał wykorzystać coś, co według niego działało, chociaż było niehumanitarne i zamknął ich w jakimś małym pomieszczeniu, po czym coś, jakaś tajemnicza siła, zamknęła jego
stawiając lub ponownie w tej samej sytuacji, gdzie nie mają żarcia, nie mają cieplaczy, robi się coraz zimniej. Wow. Za zimno. Wow, co jest z tym wiatrem? Dlaczego jest tak zimno? Wiatr? Chyba sobie jaja robicie. Jesteśmy wewnątrz. Jak to może wiać? Może jest jakieś wyjście w tym budynku? Nie sądzę. Szukałem to miejsce od góry do dołu. Odkąd się tutaj pojawiliśmy. No dobra, ale drzwi też były istniejące, a teraz nie istnieją, więc może warto byłoby sprawdzić. Truja, przepraszam. Ale myślę, że czas, żeby się połączyć siły. Musimy współpracować i znaleźć wyjście. Co zrobiłby Kinjo? Co Kinjo by zrobił? Teruja? Nie. Wy dalej będziecie pod moją ochroną. Co? Nie zrozumcie mnie źle. Ja was wypuścił tylko, żeby pokazać wam, że... że drzwi tak wyglądają. Skoro mi nie wierzyliście. Teraz już koniec jest. Wracaj do środka. Chyba, że chcecie kulkę złapać albo dwie. Mówisz serio? Zdajesz sobie sprawę w sytuacji, w jakiej jesteśmy? To przez tę sytuację to ja to robię. Czym jest Peril? Peril oznacza niebezpieczeństwo. Okej. Kiedy stajemy przy niebezpieczeństwie takim jak to, w tej sytuacji, gdzie morderstwo może nastąpić, to ja to przyjmuję. Możemy uciec z wieży, do cholery jasnej. Jaki masz cel na więzieniu nas tutaj, w środku świetlicy? Wieża jest ogromna, jeżeli ja was wypuszczę, to nigdy nie mógł na was mieć oka. To dosłownie niczego nie zmienia. Zamknięta wieża czy nie, wy musicie być w świetlicy. No dobra, ale w sensie fajny pomysł, żeby ich zamknąć gdzieś, ale no widać, co z tego wynikło, a sprawa jest jeszcze inna taka, że jak on kontroluje, co się dzieje w świetlicy? Przecież tam nie ma kamery, nie ma tam niczego. Przecież tam oni mogliby się pozabijać, on by mógł wejść do pustego, jakby pustego pomieszczenia. Teruja się trochę odkleił, za bardzo chce być rzeczywiście jak Kinjo, jak Tsurugi. Masakra. Tak się jak, moi drodzy, to jest moment, w którym kończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie jakiś ślad. Cokolwiek, co pomoże kanałowi w rozwoju, to wszystko jest bardzo ważne. Ostatnio kanał fajnie się rozwija, ale potrzebuję tego więcej. Musi być więcej osób zaciekawiać tymi seriami. Bardzo mi na tym zależy, więc będę bardzo mocno nad tym się starał. Zapraszam was również do opisu. Tam w opisie, wśród różnych linków do moich mediów społecznościowych, które polecam wam gorąco obczaić, pofollowować mnie na tych kontach. Co wam właściwie szkodzi, żeby gdzieś zostawić followka na Twitterze, na TikToku, jeżeli macie, zapraszam serdecznie. Poza tym, szczególnie polecam wam Twitcha, gdzie 5 razy w tygodniu są streamy, od poniedziałku po piątku. Zazwyczaj zaczynam około godziny 17 lub 18, także cały wieczór spędzam z wami, gramy sobie w różne gierki, także no gorąco polecam. No i cóż, to tyle. Jeżeli chcecie wiedzieć, to jeżeli oglądacie na bieżąco, to kolejny odcinek będzie na was czekał, już wam mówię kiedy, bo oczywiście mam złą notatkę odpaloną. Kolejny odcinek będzie na was czekał już jutro, godzinie 16, jeżeli oglądacie bieżąco. Także ja wam dziękuję ślicznie za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Dzieje się, dzieje, no myślę, że jesteśmy z 2-3, góra 2-3 odcinki od trupa, myślę, że nawet mniej. Także wow, podwójne zamknięcie, nice. Trzymajcie się ciepło, no i hej, pa.